Witam Cię bardzo gorąco na moim kanale TVM, czyli Telewizja Mocy. Dzisiaj porozmawiamy z moim bardzo ciekawym gościem o akceptowaniu siebie. Jak bardzo ważna jest akceptacja siebie, opowie nam o tym Karina Sikorska. Karina jest bardzo ciekawą osobą, ponieważ już od wczesnego dzieciństwa zmagała się z wieloma problemami, które w wielu wypadkach mogą być bardzo ciężkie, szczególnie dla dziecka, do przeżycia. Karina, mimo ciężkiego dzieciństwa, w którym pojawiał się temat alkoholizmu, jak również okoliczności pokierowały tak, że Karinka trafiła do domu dziecka i to z kolei te przeżycia, jak również szereg innych bardzo ciężkich, prowadziły ją na drogę taką, że zaczęła studiować temat psychologii i została terapeutą akceptowania siebie i wewnętrznego dziecka. Ale o tym właśnie porozmawiamy z Karinką. Dzień dobry, Karinko. No, witam Cię serdecznie, Iwonka. Dziękuję, że zechciałaś udzielić mi wywiadu, bo myślę, że ten temat jest bardzo potrzebny, bardzo istotny dla wielu osób. Proszę, powiedz mi coś jeszcze o sobie, właśnie o swoim dzieciństwie, o tym, jak dochodziłaś do tego, żeby cokolwiek ruszyć w swoim życiu, bardzo istotna jest akceptacja siebie. To prawda, akceptacja siebie jest potrzebna, ponieważ jest ona fundamentem tak naprawdę, na którym możemy budować dalsze swoje życie. I te trudne doświadczenia, o których przed chwilą wspomniałaś, wychowanie się w rodzinie alkoholowej, później właśnie w domu dziecka, tak naprawdę wzmocniły mnie i nauczyły bardzo wielu rzeczy, z których teraz wyciągam wnioski i dzięki tym doświadczeniom ja mogę teraz pomagać innym. Ogólnie to mój rozwój zaczął się od tego, że bardzo dużo cierpiałam, bardzo dużo właśnie bólu w swoim życiu przeżyłam i nie chciałam tego bólu czuć, więc zaczęłam szukać jakiejś informacji, jakiejś pomocy, jak mogę się tego pozbyć, w jaki sposób mogę to przepracować, co mogę z tym zrobić, z tym całym właśnie pakietem bólu. I tak zaczęła się moja przygoda w ogóle z rozwojem. Zaczynałam od afirmacji, od pisania, od słuchania takich pozytywnych afirmacji, a później już weszłam w taką, czyli w takich terapiach regresingu, czyli powrotu do dzieciństwa i właśnie odgrzebywaniu tych traum, uwalnianiu emocji. Skończyłam szkołę terapeutyczną i to, co najbardziej do mnie przemówiło, to była terapia wewnętrznego dziecka, ponieważ właśnie w tym wewnętrznym dziecku znajdowały się te wszystkie zranienia, które chciałam uwolnić. A kolejno akceptacja siebie, która okazała się tak naprawdę punktem wyjścia do wszystkiego i zebrała w kupę tą całą moją wiedzę, którą wcześniej nabyłam. Więc bardzo lubię ten temat i uważam, że jest bardzo potrzebny. Tak, i właśnie ważne w Twojej pracy jest to, że Ty wiesz, jak niektórzy ludzie mogą się czuć, tak? Jakiego bólu mogą doświadczać i wiesz też, jak im pomóc tym wszystkim, bo sama to wszystko przeżyłaś na swojej skórze. Bardzo ciężkie przeżycia, bardzo takie, powiedzmy, też pewnie traumatyczne sytuacje, które pewnie skłoniły Cię do tego i właściwie dzięki nim jesteś w stanie pomagać ludziom, więc zawsze coś jest po coś, tak? Więc jeżeli Twoje przeżycia były na tyle ciężkie, ale oczywiście nikt nie dostaje przeżyć tak ciężkich, których sam nie jest w stanie udźwignąć, więc jak silna musi być Twoja osoba, że jesteś w stanie, była w stanie tego wszystkiego wyjść, odciąć się od tego bólu, gdyby to już tę sprawę przerobić, na tyle, że pomagasz innym. Bardzo, bardzo fajnie, bardzo potrzebne. A powiedz mi, Karinko, z czego wynika brak akceptacji siebie? Czego nie akceptujemy w sobie? Czego w sobie nie akceptujemy? Brak akceptacji siebie tak naprawdę powstaje w dzieciństwie. Pewnie jak większość z nas się domyśla, jak większość rzeczy, które są dla nas trudne, no bo brak akceptacji jest trudny, bo brak akceptacji to jest inaczej odrzucanie siebie i uważanie siebie jako kogoś niewłaściwego. Na szczęście jest tak, że nigdy nie akceptujemy siebie w całości, nie akceptujemy tylko jakiejś części siebie. Jeżeli byśmy mieli się przyjrzeć całej swojej osobie, to nie jest tak, że wszystko jest dla nas w naszym poczuciu do wyrzucenia i do zmiany, tylko po prostu jakiejś części siebie my nie akceptujemy. Jakieś cech, jakieś emocji, jakichś naszych zachowań, jakichś doświadczeń
nie jest także w całości, więc to jest akurat dobra informacja, ponieważ nie potrzebujemy siebie w całości akceptować, tylko po prostu przyjmować te odrzucone części siebie z powrotem do siebie. No i ten brak akceptacji powstaje właśnie w dzieciństwie, gdzie nasi rodzice nie akceptowali też jakiejś części siebie i nam to po prostu przekazali. No i wiemy, że to nie zaczęło się od naszych rodziców, ponieważ nasi rodzice dostali to od swoich rodziców i tak dalej, tak? Więc dali nam to, co mieli, tak? Nauczyli się, że na przykład w ich domu nie akceptuje się lenistwa, więc kazali nam sprzątać. I dla nich to było normalne, naturalne i każdy rodzic ma dobre intencje. Chce dobrze. Akceptowanie lenistwa, czy to jest pozytywne, czy to jest negatywne? Nieakceptowanie lenistwa. To znaczy, ja nie rozróżniam tego jako pozytywne i jako negatywne, ponieważ uważam, że wszystkie cechy są nam potrzebne i wszystkie cechy są neutralne. Po prostu niektóre cechy zostały osądzone, ocenione jako złe i niewłaściwe. A kiedy są osądzone jako złe i niewłaściwe, to następuje właśnie odrzucenie. No ale przecież tak naprawdę nikt z nas nie jest takim porządniskim na 100%, tak? Mając tutaj na uwadze to lenistwo. Nikt z nas nie jest tylko jedną cechą. Każdy z nas ma cechę i jej przeciwieństwo, czyli weźmy tutaj przykład lenistwa, czyli każdy z nas ma w sobie i bałaganiarza, i tego porządnickiego. Chodzi o to, której części sobie daje uwagę, tak? Co wzmacnia, więc jeżeli wzmacnia akurat lenistwo, no to w jego życiu będzie dominować lenistwo. Jeżeli wzmacnia pracoholizm albo takie powiedzmy porządnictwo, to z kolei to będzie dominować. Ale w tym wszystkim na pewno gdzieś trzeba znaleźć złoty środek, prawda? Tak, dokładnie. Więc akceptacja siebie polega na szukaniu tej równowagi w życiu. A tą równowagę możemy znaleźć wtedy, kiedy zaakceptujemy i zło, i dobro. Nie ma równowagi, kiedy chcemy być tylko dobrzy. Potrzebujemy też być trochę źli, żeby rozróżnić, kiedy jesteśmy dobrzy. Potrzebujemy tego, potrzebujemy jednego i drugiego. Mamy w sobie wszystkie cechy, wszystkie. Tylko po prostu niektóre odrzuciliśmy i uznaliśmy jako złe i przez to nie możemy tej równowagi osiągnąć. A niektóre uważamy, że są cudowne, dobre i najlepsze. I właśnie brakuje nam tej równowagi. A skąd taki zwykły człowiek ma wiedzieć na przykład nad jaką cechą popracować, co ma zaakceptować, bo na przykład może być tak, że w życiu niekoniecznie wiedzie się tak, jakby osoba życzyła, czuje, że coś się uwiera, gdzieś jej coś nie pasuje, czy na przykład sypią się relacje, czy innego rodzaju strefy życia kuleją, ale nie wie od czego zacząć. Jak ma wyłuskać to, jaka cecha jest do przepracowania, co ma sobie zaakceptować, bo generalna zasada jest taka, że jeżeli cokolwiek nam w życiu nie idzie w jakiejkolwiek sferze życiowej, to zawsze zaczynamy od siebie. Więc teraz właśnie chodzi mi o to, żebyś tak Karynko powiedziała, w jaki sposób odnaleźć to, co akurat musimy przepracować, żeby na przykład nam poszły finanse. Tak przykładowo, to znaczy... może być, może chodzi o jakąś relację czy innego rodzaju sprawę, ale tak, żeby powiedzieć, że aha, to w tym kościele te dzwony dzwonią, tak? Aha, tak, tak. To znaczy chciałam jeszcze tylko powiedzieć, czego tak naprawdę w sobie nie akceptujemy i są to przede wszystkim emocje, cechy i decyzje, żeby zachowania, żeby nam się to trochę poukładało. Czyli jakieś emocji w sobie nie akceptujemy, to czego czujemy, cech osobowości w sobie nie czujemy i nie akceptujemy, przepraszam, i zachowań, żeby nam się to wszystko poukładało w jedną całość. I zaraz odpowiem na twoje pytanie, które będzie też z tego właśnie wynikało. No i tak jak wspomniałam już wcześniej, nie akceptowali w nas tego rodzice, czyli uspokajali nas, mówili uspokój się, mówili nie płacz, tak? To są komunikaty, które właśnie dają nam taki sygnał, nie akceptuję tego w tobie, nie chcę tego w tobie. No i jest nam później trudno jest nam tutaj to zaakceptować, ponieważ w naszej głowie brzmią te głosy naszych rodziców. I na tej podstawie powstaje w nas taka idealna wizja siebie i idealna wizja świata.
Czyli jak powstaje sobie idealna wizja siebie, no to według tego, co powiedzieli nam rodzice, my sobie tworzymy, jacy powinniśmy być. I to nas bardzo uwiera. I jak powinno wyglądać nasze życie, tak jak powiedziałaś o finansach, no nie? Że gdzieś tam wyobraziliśmy sobie, że powinniśmy, tak, zarabiać więcej, powinniśmy być bogaci, powinniśmy żyć w dostatku, tak? Gdzieś tam sobie to wymyśliliśmy. To jest ta nasza idealna wizja, do której zmierzamy. I kiedy tego nie jesteśmy w stanie osiągnąć, czyli jakieś na przykład cechy charakteru albo właśnie jakieś wizji rzeczywistości, to mamy poczucie winy, mamy takie poczucie, że coś jest z nami nie tak, że coś tutaj jest nie halo, obwiniamy siebie i na tej podstawie też powstają te nasze wszystkie powinności. Powinnam być taka, powinnam mieć lepszą pracę, powinnam być bogatsza, tak? Akurat cały czas trzymam się tego tematu finansów, jak, żeby można było to łatwiej wytłumaczyć. Powinnam żyć w dobrobycie, nie powinnam być biedna, tak? Z tym tutaj też się wiąże, co powinnam, czego nie powinnam. I teraz jak popracować sobie w tej sferze? Jeżeli chcesz być bogata, tak? Jeżeli chcesz mieć pieniądze, lepszą pracę, to teraz szukamy tego, co odrzucasz. Chcę być bogata, czyli odrzucam biedę. Bieda jest zła, bieda jest niedobra, bieda jest niewłaściwa. Bycie biedakiem jest złe. Mogą być też inne cechy odrzucone, czyli na przykład głupoty też można odrzucać, czyli powinnam być mądra i powinnam zarabiać pieniądze. No nie? Czyli poprzez swoją mądrość zarabiam pieniądze. Czyli nie powinnam być głupia, nie powinnam być infantylna, tak? Zależy właśnie, sprawdzamy sobie tu, co odrzucamy. I wtedy, jeżeli już wiemy, co odrzucamy, czy głupotę, czy biedotę, czy brzydotę też możemy odrzucać, tak? No bo na przykład niektóre osoby chcą osiągnąć jakiś sukces poprzez swoją urodę czy atrakcyjność, tak? Więc odrzucają tą swoją brzydotę, tak? Różne cechy tutaj odrzucamy. I teraz co będzie kluczem do rozwiązania, do osiągnięcia tego, co chcemy? Przyjąć te wszystkie odrzucone rzeczy z powrotem do siebie i uznać je, że one są też potrzebne. Brzmi to jak paradoks, prawda? No bo dlaczego ja mam przyjmować biedę, kiedy chcę być bogata? Ale bez tego będzie nam bardzo trudno, ponieważ nasze działania to będzie ciągła walka o to, żeby być bogatym. Ciągła walka, ciągła presja, frustracja i będzie się tworzył opór. Bo jeśli z czymś walczymy, to stawia nam opór, tak? Tak, czyli na takiej zasadzie, że jeżeli coś, z czym właśnie walczymy, bo to chce być zauważone. Jak będziemy walczyć, siłowo postępować, to cały czas znajdzie różnego rodzaju sposoby, żeby nam wychodzić, tak? I znowu się pokazywać, bo to w dalszym ciągu nie zostało ujawnione, nie zostało zaakceptowane. Zaakceptujemy, to coś traci moc. Dokładnie tak jest, Więc nie wiem, czy ty to widzisz, że jeżeli dążę bardzo do tego, żeby być bogata, to odrzucam biedę, ale tak naprawdę nadaję jej moc, bo ja z nią walczę. Nie chcę być biedna, tak. Nie chcę wylądować na ulicy, no nie? Ludzie mają różne pomysły. Nie chcę wylądować pod mostem. I jest to odpychanie i jest walka z tą biedą, tak? A ta bieda napiera i mówi, zaakceptuj mnie. Wtedy będzie ci łatwiej. Wtedy poczujesz spokój. Wtedy zdobędziesz tą równowagę, dasz sobie prawo do tego, nie będziesz musieć już walczyć i to osiąganie celów, czy pieniędzy, czy pracy, czy związku będzie łatwiejsze, będzie lżejsze, bo akceptacja jest takim punktem wyjścia, daje nam wybór. Na takim rozluźnionym umyśle jesteśmy w stanie więcej osiągnąć niż na takiej presji i takim zacisku, no nie? To właśnie nam daje też akceptacja. A od czego zacząć tą pracę na samą, więc jeżeli będziemy widzieli, w jakich sferach sobie możemy też przemysłować całe życie, tak? Na zasadzie koła życia, popatrzeć, jak wygląda nasza sytuacja w danych sferach i co, gdzie chcemy poprawić, zmienić i wtedy właśnie będziemy widzieli, że aha, to kuleje dana sfera, więc tutaj przyglądam się bardziej dokładnie. Ale teraz właśnie od czego zacząć taką pracę, czyli taką akceptację tych odrzuconych cech. Ogólnie to najważniejsze, co dobrze jest zrobić, to podam to na przykładzie przyrządzania zupy. Jeżeli chcemy przyrządzić zupę, to potrzebujemy mieć czysty garnek, prawda? No tak. I tam składniki, wodę i tak dalej.
A wyobraźmy sobie taką sytuację, że garnek jest przypalony i robimy w nim zupę. No to po pewnym czasie ten garnek i tak zacznie smakować, ta zupa zacznie smakować tą spalenizną, prawda? Więc to, co potrzebujemy zrobić, to wyczyścić najpierw garnek. A my mamy w sobie właśnie dużo takich traum, dużo właśnie złości na siebie, dużo wstydu też za siebie. I my potrzebujemy właśnie to najpierw oczyścić się z tego, żeby coś zacząć budować, czyli zacząć robić tą nową, świeżą zupę w sobie. A tym czymś jest poczucie winy. To jest bardzo destrukcyjne w nas i każdy z nas nosi takie poczucie winy, które jest właśnie taką spalenizną, że cokolwiek byśmy nie chcieli zrobić, to poczucie winy tam się odzywa. Czy ja powinnam, czy to jest właściwe, czy ja jestem wystarczająco dobra, to poczucie winy za nami tak chodzi, no nie? Więc to, od czego warto jest zacząć i od czego ja też zaczynam, kiedy prowadzę sesje terapeutyczne, to uwolnienie się od poczucia winy. I mam też właśnie bardzo skuteczne ćwiczenie na takie, na uwolnienie się od poczucia winy. Jest bardzo krótkie, więc mogę Ci je teraz przedstawić i mogą bardzo też z niego skorzystać różne osoby, które tego potrzebują, które się z tym borykają. Tak jak powiedziałam na początku, to poczucie winy powstaje dlatego, że mamy idealną wizję siebie, do której trudno jest doskoczyć. I teraz tak, dobra i zła wiadomość jest taka, że nigdy tam nie doskoczymy. Tak. Dobra i zła. Dokładnie, bo nikt nie jest w stanie być idealny, ale każdy z nas jest doskonały taki, jaki jest. Tylko warto to zauważyć. My nie potrzebujemy doskakiwać gdzieś. Tak, a jeszcze mówisz, że jestem idealna w swojej niedoskonałości. Tak, dokładnie. I to jest to, tak, i to jest to, że nie potrzebujemy tej perfekcji. Już teraz jesteśmy doskonali i już teraz możemy coś tworzyć, coś zmieniać, rozwijać się. Nie potrzebujemy doskakiwać do tej idealnej wizji siebie. Zwłaszcza, że ta idealna wizja siebie nie należy do nas, bo ona powstała na bazie tego, co mówili do nas rodzice. To nie jest nasza wizja. Więc tym bardziej my jej nie osiągniemy. Więc dobra, wrócę do tego poczucia winy. Ćwiczenie jest bardzo proste. Stawiamy naprzeciwko siebie krzesło. Siadamy na krześle albo na sofie i sadzamy naprzeciwko siebie krzesło. Wyobrażamy sobie, że siedzimy naprzeciwko samych siebie. Czyli tak jakbyśmy siadali naprzeciwko lustra. I teraz pierwszy punkt ćwiczenia to jest właśnie oczyszczenie się z tej złości, z tego żalu, z tego wstydu. I powiedzenie sobie wszystko, o co mam pretensje. I to będzie związane właśnie z tą idealną wizją siebie, że jesteś taka, jesteś brzydka, jesteś głupia, nienawidzę ciebie za to. I po prostu to jest wyrzucenie i oczyszczenie tego poczucia winy. Wyrzucenie sobie wszystkiego, co nam w sobie nie pasuje. I Dobrze też będzie sobie przypomnieć jakąś sytuację, gdzie wydaje nam się, że popełniliśmy błąd albo gdzie zrobiliśmy coś w naszym poczuciu złego i wtedy wyobrazić sobie osobę właśnie z tamtej sytuacji, ile wtedy mieliśmy lat i do niej skierować te pretensje, że wtedy nie zachowałaś się tak, jak ja tego chciałam, że mogłaś lepiej, mogłaś bardziej się postarać i wtedy jeszcze właśnie bardziej ten żal z nas wyjdzie. Ja wiem, że ten krok może być dla niektórych kontrowersyjny, bo dlaczego się na sobie wyżywać? Już mówię, dlaczego się na sobie wyżywać. Ponieważ kiedy wylejemy z siebie i wyczyścimy tą spaleniznę, to wtedy powstaje przestrzeń na współczucie do siebie. A współczucie do siebie jest bardzo ważne i jest punktem zwrotnym w tym. Bo kiedy już nam się wyleje wszystko, uleje i już mamy po prostu dosyć, to czujemy ulgę, patrzymy na tą osobę z naprzeciwka, oczywiście ją sobie wyobrażamy i czujemy do niej współczucie. I jest łatwiej po tym wyrzuceniu tych złości poczuć do siebie współczucie. Oczywiście jeżeli ktoś od razu czuje współczucie, proszę bardzo, tylko my niestety mamy mało tego współczucia do siebie, więc to wyrzucenie do siebie złości doprowadzi nas do tego współczucia. Doprowadzi. Myślę, że więcej nas jest tak
Myślę, że więcej jest nas takiego stawiania sobie poprzeczek coraz wyżej i sięgania właśnie do tych poprzeczek, tak? Więc jeszcze to mam osiągnąć, jeszcze tam mam osiągnąć. I cały czas takie poganianie siebie takim, albo też wejście do takiego koła napędowego i cały czas praca i praca. Natomiast właśnie też brakuje takiej przestrzeni, żeby dać sobie zrozumienie za te błędy wcześniej wykonane, popełnione, żeby właśnie pojawiło się to współczucie, więc też takie później, jak się rodzi współczucie, to też rodzi się przestrzeń do kochania samego siebie. Dokładnie, dokładnie. Więc kolejna część ćwiczenia, kiedy pojawi się już w nas to współczucie, to przepraszamy tą osobę z naprzeciwka za to, co jej robiliśmy. Czyli przepraszamy ją, że przepraszam, że tak się nad tobą znęcałam, przepraszam, że nie dawałam ci czasu, przestrzeni, że nie dawałam ci akceptacji, że nie dawałam ci miłości i z tego współczucia wychodzi taka pokora właśnie i miłość do siebie i te przeprosiny są takie naturalne. To jest drugi punkt. I trzeci punkt jest, kiedy zobaczymy w sobie siłę i dziękujemy sobie, czyli dziękuję, że ty trzymałaś. Dziękuję, że byłaś taka dzielna. Ja tak cię źle traktowałam, a ty tu cały czas byłaś i tu cały czas czekałaś na mnie i to dzielnie znosiłaś. Te wszystkie właśnie, tak jak mówisz, stawianie wyżej poprzeczki, do której czasem nie byłaś w stanie doskoczyć, a i tak tu byłaś i tak się starałaś. I to jest właśnie ostatni punkt tego ćwiczenia, takie podziękowania za tą siłę, za tą odwagę i za wszystkie trudne doświadczenia, które ta osoba z naprzeciwka, czyli my sami, udźwignęła. I w ten sposób powstaje właśnie w nas ta akceptacja tego, co zrobiliśmy. W ten sposób rodzi się współczucie i w ten sposób oczyszcza się poczucie winy. Bo po tym ćwiczeniu, jeżeli zrobimy je tak naprawdę głęboko i z serca, zmienia się w ogóle w nas energia, zmieniają się uczucia do samych siebie, zmienia się inna perspektywa, powstaje nagle. Jak sądzę, to ćwiczenie, jak wykonuję z ludźmi, polega na tym, że pewnie obok stoi tuzin chusteczek, bo pewnie są ciężkie wewnętrznie do przejścia ćwiczenie. Tak. Tak, jest trudne, jest to trudne ćwiczenie. Ostatnio robiłam to ćwiczenie na swoich warsztatach i powiem ci, że naprawdę ludzie przechodzili głębokie transformacje. Warto jest, żeby... Można to ćwiczenie samemu robić, oczywiście, i super, jeżeli ktoś je potrafi, ale warto też, żeby ktoś właśnie czuwał obok i sprawdzał, czy nigdzie nie uciekasz, no nie? Czy nie chcesz już skończyć, tak? I na przykład, jeżeli skończysz na poziomie żalu i wyrzucania do siebie złości, to zostaniesz na tym poziomie żalu. Dlatego, jeżeli chcesz doprowadzić do końca to ćwiczenie, to po prostu potrzebujesz je przejść do końca. I wtedy ta prawdziwa transformacja następuje. Więc warto, żeby ktoś czuwał i tobą kierował. Bardzo, bardzo ciekawe, ciekawa propozycja. Więc myślę, że wiele osób z tego skorzysta, ale w razie czego Karolinka służy pomocą, żeby być razem z wami, żeby przejść ten proces, żeby poprowadzić do przodu, tak jak powiedziałeś, żeby nie pozostać na etapie żalu, tylko właśnie, żeby wyciągnąć z tego to, o co chodziło właśnie w tym ćwiczeniu, tak? Żeby dać tą przestrzeń do tworzenia zupy już bez przypalenia, żeby pozbyć się tego przypalenia, którym właśnie jest poczucie winy. Dobrze, Karolinka, a powiedz mi jeszcze, bo czasami jest takie błędne przekonanie ludzi, że jeżeli zaakceptujemy siebie takimi, jakimi jesteśmy, czyli jak gdyby wszystko to, jak zostaliśmy skonstruowani, jak się zachowujemy, wyglądamy, że nam wszystko będzie pasować, to nam się włączy coś takiego, że nie będzie potrzeby już do dalszego rozwoju, do dalszego doskonalenia się. I że gdyby osiądziemy na laurach. Co o tym sądzisz? Ogólnie uważam, że akceptacja sama w sobie już jest rozwojem. Każdy, kto kiedykolwiek próbował siebie zaakceptować albo w ogóle swoją rzeczywistość, wie, że to nie jest proste. Prawda? No właśnie, więc sama akceptacja w sobie już jest rozwojem. Po drugie, akceptacja dla mnie daje wybór, otwiera różne możliwości. Tak jak powiedziałam już wcześniej, po drugiej stronie akceptacji jest walka, która tworzy opór, która tworzy frustrację. I nawet jeśli tą walką coś osiągniemy, to jest okupione dużym bólem, cierpieniem, zmaganiami i czasem. Wymaga to też dużo czasu, żeby z czymś wygrać. A zwłaszcza z samym sobą, jeżeli potrzebujemy zaakceptować samych siebie i chcemy siebie zmienić, to no...
Nie wiem, czy kiedyś próbowałaś siebie zmienić. Ja akceptuję siebie, więc pewnie jakieś tam rzeczy, owszem, w ramach rozwoju traktowałam, a niekoniecznie jakiejś takiej głębokiej zmiany, bo ta akceptacja do samej siebie jakoś od zawsze była, więc tak. Mhm. No to pięknie, naprawdę, ale powiem ci, że właśnie większość osób, kiedy chce siebie zmienić, to właśnie wychodzi z takiego punktu, że muszę siebie zmienić i wchodzi właśnie w ten tryb walki. I przeważnie jest trudno to zrobić i są to takie duże schody, żeby to osiągnąć. I w dużej mierze niestety się to nie udaje albo zajmuje to bardzo dużo czasu. Więc akceptacja jest tak naprawdę też formą, można powiedzieć, zmiany, ale tak naprawdę punktem wyjścia do zmiany. Mhm. Jeżeli coś w sobie zaakceptuję, to nie znaczy, że tak ma już zostać i tak już ma być. Dopiero wtedy tworzy się przestrzeń, uspokaja się nasz umysł, zaczynamy myśleć logicznie, bo jesteśmy rozluźnieni, a to jest ważne, tworzy się przestrzeń i otwierają się różne drogi, co ja mogę dalej zrobić. No i akceptacja to też jest współczucie dla siebie i zrozumienie dla siebie. A kiedy kocham siebie i współczuję sobie, to ja naturalnie chcę się rozwijać, bo siebie kocham. Naturalnie chcę o siebie zadbać i to jest dla mnie ważne, bo siebie kocham. Chcę iść do szkoły, chcę przeczytać książkę, chcę dla siebie jak najlepiej. Kiedy właśnie podchodzę z tej przestrzeni akceptacji i współczucia do siebie, chcę dla siebie jak najlepiej, więc rozwijam się dlatego, że po prostu chcę dla siebie dobrze. Mhm. Więc dla mnie to nie jest bierność. Czyli dajemy właśnie taką przestrzeń do tworzenia, taką matrycę właściwie czystą, do tworzenia tego, co chcemy, bo mamy już, wracając do tej zupy, mamy ten garnek już czysty, więc możemy gotować dowolną zupę i ta zupa będzie dobra, bo już nie będzie bez tego posmaku przypalonego garnka. Dokładnie, tak jak mówisz. A Karinko, pojawił się temat rodziców, też wspomniałaś, już nie chciałam tutaj ci tak z tym tematem wchodzić, że powiedziałaś, że ta wizja nas, taka idealna wizja nas, ona nie jest nasza, ona pochodzi od naszych rodziców. Czy mogłabyś ten temat rozwinąć? Bo jeżeli to jest wizja nie nasza, to jaka jest nasza? Mhm. No właśnie, to od razu ci powiem, że my nie mamy wizji. Bo my rodzimy się jako takie, tak, dokładnie. My rodzimy się jako takie małe, słodkie dziedziusie, które nie mają wizji na siebie. Dopiero ta wizja jest nam zaszczepiana, nie? Mhm. Właśnie przez rodziców. Też w trakcie wychowania nasi rodzice nadają nam też etykietki. Etykietki dzielą się na pozytywne i negatywne. I mówią, że na przykład jesteś grzeczną dziewczynką, więc odrzucają od razu bycie niegrzeczną. Nie możesz być niegrzeczna, masz być grzeczna. Bo to ale, jest... Ale czy to nie jest dobre właśnie takie wzmacnianie tych pozytywnych cech dziecka? Bo jeżeli chcemy, żeby dziecko było grzeczne, to owszem będziemy chwalić za to, że tak, jesteś grzeczną dziewczynką, tak? Więc wspomagamy to, co chcemy, żeby to bardziej wzięło górę w zachowaniu dziecka. Mhm. To ja ci powiem teraz, co tak naprawdę moim zdaniem wzmacnia dziecko. Kiedy dziecko ma prawo być grzeczne i ma prawo być niegrzeczne. Bo i wtedy właśnie jest ta równowaga. Kiedy jesteś grzeczna, ja ciebie kocham, ale kiedy jesteś niegrzeczna, też ciebie kocham. Mhm. I dziecko, kiedy dostaje tą akceptację od rodziców, może rozkwitać, może rosnąć i może właśnie rosnąć w takiej równowadze. Ja wiem, domyślam się, o co tobie chodzi, bo niektóre zachowania są nieakceptowane społecznie, prawda? I to jest normalne i chcemy, żeby nasze dzieci zachowywały się jak ludzie, tak, a nie jak zwierzęta. I to jest naturalne i ja to rozumiem. I też chciałam ci to wyjaśnić, ponieważ zawsze każda emocja dziecka, czy nas, tak, zaczynamy od dziecka, dlatego że my kiedyś byłyśmy dziećmi. Każda emocja jest właściwa. Zachowanie może być niewłaściwe i zachowanie może być krzywdzące innych. Czyli rodzic, kiedy daje zgodę na emocje, czyli masz prawo się złościć, ale nie masz prawa bić swojego brata, to dziecko uczy się tego zachowania, ale nie czuje się odrzucone. Widzisz tą różnicę? Tak, czyli tak.
zdecydowanie. Tak, a rodzice przeważnie właśnie odrzucają i emocje, i cechy, i zachowania. I dla dziecka wszystko jest jedną taką breją, wszystko jest jedną taką po prostu masą. Ale kiedy my nie odrzucamy emocji dziecka, czyli pozwalamy mu przeżywać te emocje, to wtedy dziecko też nie ma takiej potrzeby, żeby broić. Tak to wygląda, że mówią, że rodzic może powiedzieć do dziecka w ten sposób: masz prawo się złościć i ja widzę twoją złość i to jest normalne, że się złościsz, bo ja też się czasem złoszczę, ale ja ci pokażę, jak w zdrowy sposób uwalniać tę złość. Nie poprzez bicie brata na przykład, no nie? Mhm. Czyli jest akceptacja dla emocji i uczenie dziecka zdrowych reakcji. Mhm. Czyli na przykład masz prawo chcieć coś posiadać. Jak idziemy do sklepu, to masz prawo pragnąć jakiejś zabawki, ale nie można na przykład kraść, tak? Mhm. Jeżeli... Tak, to jest... mhm. Tak, no to jest właśnie to, że masz prawo do swoich uczuć, masz prawo do tego, tak, jaka do jest. Emocji, do porażania. Się nie odczyta osoby. Tak, dokładnie. Bo zależy ale w jaki sposób. Czy, tak, czy te zachowania z kolei szkodzą innym, czy też nie. I teraz jak to się mówi, że małe dziecko ma kłopot, duże dziecko duży kłopot. Jak w przypadku nastolatków, którzy wchodzą, no, są jakby krok przed takim dorosłym życiem, powiedzmy mają kilkanaście lat, i na przykład dziecko mówi, że nie chce mu się żyć, że nie widzi sensu życia, że ma myśli samobójcze. I co wtedy? Mhm. Czy to też rodzic ma akceptować? Mhm. Rodzic ma akceptować przede wszystkim emocje dziecka. Więc pierwsze co, to potrzebuje dowiedzieć się, jak się dziecko czuje i uznać te emocje. Mhm. A to, co mówi, że dziecko ma myśli samobójcze albo, nie daj Boże, na przykład ma jakieś próby samobójcze. Próby samobójcze już jest reakcja, zachowanie. To, co właśnie potrzebujemy rozróżnić. Emocja jest w porządku, lęk, poczucie bezsilności, złość, to jest w porządku. Ale jeżeli podejmujesz próby samobójcze, to ja już nie mam na to zgody. Mhm. No nie? Chodzi o to, tak? Więc to, czego dziecko potrzebuje, kiedy mówi, że nie chce mu się żyć, uznania swoich uczuć, uznania tego, co czuje i ma prawo tak czuć. I to są jego uczucia i są właściwe. I to, co można pomóc wtedy dziecku, to zapytać się, co mogę dla ciebie zrobić, jak mogę tobie pomóc. Widzę, że cierpisz, widzę, że jest ci trudno. Czy mogę ci jakoś pomóc? Czy mogę być przy tobie? To wtrąciłam ten wątek, ponieważ tak bardzo dużo, jak gdyby mówiliśmy o rodzicach, tak, że rodzice winni wychowania dzieci, rodzice nas zaprogramowali, rodzice tamto, ale rodzice z drugiej strony też jak gdyby mają niekoniecznie czasami łatwe żywot ze swoimi pociechami. Oczywiście. Ale teraz tak, właśnie też jak zrobić, żeby później, jak już człowiek jest dorosły i ma świadomość tych wszystkich mechanizmów, żeby nie miał takiego żalu, bo jak sobie zacznie uświadamiać, aha, no to ja mam sobie zaakceptować to i to, dlatego że rodzice mnie programowali, mówili mi, dawali mi takie etykiety, mówili mi to czy tamto. Więc jak, żeby przejść do dalszej nad rozwojem swoim, nad akceptacją siebie i tworzenia tego właściwego życia, jakim chcemy, tylko żeby nie osiąść w obwinianiu rodziców, że jestem taka, najwygodniej powiedzieć, jak jestem taka, bo wy mnie tak zrobiliście, tak mnie zaprogramowaliście, żeby nie poszło to w stronę obwiniania rodziców. To powiem ci, że dla mnie to też był trudny krok w mojej całej terapii i od tego tak naprawdę zaczęłam. Ponieważ miałam bardzo dużo żalu do moich rodziców, że pili, że mnie skrzywdzili, że mnie oddali do domu dziecka, więc dużo tam było tego żalu. I teraz co zrobić, żeby tam nie zostać? Można zrobić podobne ćwiczenie, które proponowałam na początku. I to będzie proces, czyli najpierw wywalić ten żal z siebie i powiedzieć wszystko, co myślę, czyli posadzić naprzeciwko siebie mamę i tata na krzesłach wyobraźni i powiedzieć im wszystko, co do nich mam, wyrzucić to z siebie, wypłakać to, wykrzyczeć to, czego nigdy nie mogliśmy zrobić, nie było nam dane, albo czego oni nigdy nie usłyszeli. Tak? Bo my mówiliśmy, a oni nie, tak nie było, bo to też tak czasem się zdarza. Wyrzucić to wszystko do rodziców, dopóki nie poczujemy ulgi. Kiedy czujemy ulgę, to wtedy można dopiero iść dalej i zobaczyć to z innej perspektywy. Czyli na przykład przeprosić rodziców, ja też byłam nie okej, ja też zachowywałam się tak i tak.
i na koniec podziękować, czyli wyrzucenie żalu, przeprosinę, podziękowania. I tutaj nad tym procesem też dobrze, żeby ktoś czuwał, ale jeżeli ktoś ma w sobie taką siłę i odwagę, żeby się samemu z tym zmierzyć, to też to można zrobić samemu. Słyszałam, że nagrywałaś bardzo ciekawą medytację, właśnie taką rozmowę z mamą. I to tak, też dokładnie, może być pomocne, nie? Więc też u Ciebie pewnie można ją znaleźć. Tak, tak. Zachęcam do odsłuchania tej medytacji. To jest uzdrowienie relacji z mamą. I właśnie stworzyłam to na bazie tego, o czym teraz Ci opowiadam. Wyrzucenie najpierw trudnych emocji, czyszczenie garnka, a później właśnie przeprosiny i później właśnie podziękowania. Kiedy zaczniemy od razu od przeprosin, to może być trudno, kiedy mamy w sobie dużo złości. Trudno jest się dostać na tą przestrzeń współczucia. Prawda? Od razu. Dlatego warto właśnie najpierw powiedzieć, co było dla nas trudne. I te procesy można robić jakiś czas, bo wiadomo, że za jednym razem może się nie uwolnić wszystko, co nam się zbierało na przykład przez 30, 40, 50 lat, tak? Do naszych rodziców jakieś właśnie pretensje. Ale jest to bardzo pomocne i przynosi to rezultaty, bo ja to też sprawdziłam na sobie. Wiem, że działa. I powiedz mi właśnie, co później czułaś, co mogą ludzie poczuć po przejściu takiego procesu i po akceptacji siebie? Dlaczego w ogóle o to się starać, o to zabiegać, to w ogóle robić? Co nam to daje? Daje nam to przede wszystkim spokój. Daje nam to właśnie takie poczucie spokoju, nie szarpanie się z losem, nie szarpanie się z życiem, nie szarpanie się ze sobą. Czyli można w końcu odetchnąć i odpocząć i działać właśnie z poziomu takiego właśnie rozluźnienia, a nie walki. To, o czym też sobie już mówiłyśmy, więc ten spokój jest tutaj ważny i potrzebny. Na pewno akceptacja siebie poprawia nasze relacje, ponieważ kiedy w sobie akceptujemy jakieś cechy, to też akceptujemy je w innych. Jeżeli ja w sobie akceptuję lenistwo i ono jest dla mnie w porządku, to nie będzie mnie wkurzać to, jeśli ktoś zrobi bałagan. A jeżeli ja sobie nie daję prawa do tego, żeby robić bałagan, no to po prostu wkurzy mnie każdy okruszek, wkurzy mnie każdy po prostu rzucony ciuch i będę cała chodziła i oberwie się na przykład naszemu partnerowi czy naszemu dziecku, tak? Dlatego, że w sobie nie akceptujemy jakiejś cechy. A kiedy to w sobie akceptujemy, to wtedy jest nam łatwiej się dogadać. No nie? Że słuchaj, no okej, widzę, że jest bałagan, nie mam z tym związanych większych emocji, ale byłoby nam miło, gdyby tutaj w tym domu zapanował porządek. Ale wtedy, ja teraz podałam taki przykład na szybko, ale jest to z innej przestrzeni. To, co ja chcę przede wszystkim przekazać, że jest to z innej przestrzeni. Nie z przestrzeni walki z kimś, i szarpania się z kimś, tylko właśnie z przestrzeni takiego współczucia, spokoju, rozluźnienia. To jest właśnie z tej przestrzeni nasze relacje się polepszają. Dzięki akceptacji siebie, tak? Chciałaś powiedzieć. Tak, tak. Chciałam powiedzieć jeszcze, że dzięki akceptacji siebie odzyskujemy rolę nad sobą. Ponieważ kiedy czegoś w sobie nie akceptujemy, a ludzie nam to będą pokazywać, i będą nas wkurzać. Czyli jeśli właśnie nie akceptujemy w sobie, nie wiem, brzydoty i ktoś nam powie, jesteś brzydka, to wtedy się wkurzymy, no nie? Czy też możemy wykorzystać te relacje z innymi jako takie lustro, tak? Jeżeli coś mnie denerwuje u kogoś, znaczy, że to mam, to czegoś tej cechy na przykład nie akceptuję u siebie. Tak, dokładnie, tak. I tak samo, kiedy ktoś nam właśnie, tak jak ty mówisz, że jeśli w kimś czegoś nie akceptuje, to w sobie też nie, ale tak samo to wygląda z tej strony, jeżeli ktoś nam coś powie, a my poczujemy emocje, to znaczy, że to jest coś, czego już w sobie nie akceptujemy i co jest warto do siebie przyjąć. A kiedy to przyjmiemy, to odzyskujemy kontrolę nad sobą i przestajemy oddawać władzę innym nad nami. Im więcej tych części odrzuconych do siebie przyjmiemy, tym lepiej będzie nam się żyło. I podam Ci tylko taki krótki przykład, który uwielbiam przytaczać. Nie wiem, czy widziałaś film 8 mila z Eminemem? Tak, oczywiście.
I na końcu jest taka bitwa, że raperzy wrzucają na siebie nawzajem. Kto bardziej na siebie wrzuci, ten wygrywa, no nie? Czyli tak. Mówi, ty jesteś taki, 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 no nie? A Eminem zrobił właśnie taki proces akceptacji podczas bitwy raperskiej, bo wziął ten cały swój bagaż, wziął ten cały swój ból i za to wszystko, co był wyśmiewane, a że on był jeden biały raper wśród wszystkich ciemnoskórych, to był też za to wyśmiewany, że nie jest wystarczająco dobry, że mieszka z matką, że jakiś kumpel zabrał mu dziewczynę i tak dalej i po prostu robili z niego sobie pośmiewisko. Więc on wziął to wszystko, te wszystkie swoje zranienia, wszystkie swoje cechy i doświadczenia i zaczął o tym mówić. Jestem białym śmieciem, jakiś kumpel zabrał mi dziewczynę, mieszkam z matką, i tak dalej, i tak dalej, i zaczął o tym mówić i na koniec powiedział takie zdanie, powiedz mi teraz coś, czego ja o sobie nie wiem. I dzięki temu on odzyskał kontrolę nad swoim życiem. On wziął ten cały swój bagaż, przestał się go wstydzić i no po prostu pokazał, jak wygląda ta akceptacja, jak wygląda właśnie ta akceptacja siebie. Odzyskał tą władzę nad sobą, nie dał już tej władzy drugiej osobie. Tylko tutaj to też jest taka cienka linia w stronę użalania się nad sobą. Więc tutaj też gdyby trzeba umiejętnie operować tym wszystkim. A powiedz mi, Karinko, w jaki sposób ty pomagasz ludziom? Gdzie można ciebie znaleźć? Jakie warsztaty organizujesz? Bo tutaj też na pewno twoja osoba byłaby bardzo pomocna, żeby ludzie mogli przejść taką ten proces transformacji, akceptacji siebie. Tylko jeszcze ci powiem akurat a propos tego użalania siebie, no nie, że jest faktycznie cienka granica. Możemy to rozpoznać po uczuciach. Jeżeli się użalamy nad sobą, no to czujemy smutek, lęk albo złość. A jeżeli coś akceptujemy, to czujemy spokój. I to jest ważne. W ten sposób potrafimy rozróżnić, czy naprawdę coś akceptuję, czy ja się nad sobą teraz użalam. Nie, że naszym wyznacznikiem są nasze emocje zawsze. A teraz odpowiem ci na drugie pytanie, gdzie ja prowadzę warsztaty. Aktualnie prowadzę sesje indywidualne, to są sesje indywidualne online albo stacjonarnie niedaleko Łodzi, bo ja mieszkam pod Łodzią. I planuję poprowadzić warsztat wyjazdowy, właśnie zaakceptuj siebie w pełni, w województwie łódzkim. To będzie warsztat 3-dniowy i będzie tam intensywna praca właśnie nad sobą. Zaczniemy sobie od początku, czyli od uwalniania się od poczucia winy, to o czym dzisiaj rozmawiałyśmy. I później właśnie przekażę wszystkie techniki i całą swoją wiedzę na temat, w jaki sposób zaakceptować te odrzucone części siebie. Które sprawiają, że stajemy się całością, kiedy je przyjmiemy. I to wszystko można zrobić, jest to do przejścia, ponieważ sama tego jesteś najlepszym przykładem. Tak, dokładnie, dokładnie. I powiem ci, że to jest cały czas proces, no nie? Bo cały czas się dowiaduję czegoś nowego. Ciężko jest zaakceptować te wszystkie cechy naraz, ale przychodzą właśnie różni nauczyciele do mnie, tak jak do każdego z nas i pokazują, nie akceptujesz tego, nie akceptujesz tego. No to jak to przyjąć, no nie? Żeby po prostu poczuć spokój. To jest moja motywacja, żeby poczuć spokój. Więc cały czas się rozwijam, cały czas się dowiaduję czegoś nowego, cały czas właśnie korzystam z tych luster, o których rozmawiałyśmy. No właśnie wiem coś o tym, tak samo jak ja też mówiłam o swoich warsztatach, prowadzę warsztaty też właśnie z rozwoju osobistego, kwantowe, więc to też te tematy, gdzie akceptacja siebie jest jednym z elementów, tak samo praca nad wewnętrznym dzieckiem, no i później gdyby w końcowym etapie przechodzimy do kreacji, do realizacji swoich celów i podawałam ostatnio właśnie, że będę moim marzeniem właściwie, że jest mieszkanie w Hiszpanii i że będę tam mieszkać. No i mieszkam teraz w Hiszpanii, więc ja nadaję z Hiszpanii, ty nadajesz z Łodzi. Więc słoneczko u ciebie widzę też bardzo ładne, u mnie też. Tak, tak. Wczoraj padał deszcz akurat, ale jest tak 19 stopni. Więc super. Też tego wszystkiego uczymy, tak? I to jest o tyle fajne, że same sobie doświadczamy, same działamy w ten sam sposób to, w jaki uczymy na warsztatach. Więc wiemy, kiedy coś działa, kiedy coś nie działa, tak? Jeżeli nie działa, to dlaczego i co jeszcze trzeba zrobić. Więc mam nadzieję, że jak troszkę czasy będą spokojniejsze, to może zawi też tutaj do mnie do Hiszpanii, żeby razem coś poprowadzić. Bardzo, bardzo chętnie.
Bardzo, bardzo chętnie. Tak jak właśnie mówisz, ja wszystkie te ćwiczenia sprawdziłam na sobie i zajęło mi trochę czasu, zanim je wymyśliłam, zanim je sprawdziłam, właśnie doświadczyłam. I dzięki temu wiem, że to, co robię, to, co przekazuję innym, jest skuteczne. Wiadomo, że to, co mi pomogło, nie musi pomóc komuś innemu, ale na tyle skuteczne, na ile sprawdziłam. I pomocne. Super, dziękuję Ci bardzo, Karolinko, za rozmowę. Oczywiście akceptacja siebie też bardzo blisko związana jest z tematem wewnętrznego dziecka, więc ten temat też chciałabym z Tobą zgłębić, co myślę, że też będzie bardzo inspirujące i przydatne dla Was, moi drodzy. Więc zapraszam już niebawem na kolejny odcinek z Karolinką. Dziękuję bardzo, Iwonka. Dziękuję, Karolinko, pozdrawiam Cię słonecznie i do zobaczenia. Do zobaczenia, buziaczki.